Dekoder STB PVR. Tworzenie własnych folderów. Jeśli korzystasz z nagrywania seryjnego, folder dla nagrań utworzy się automatycznie. Możesz zmienić jego nazwę. Wybierz niebieski przycisk na pilocie, za pomocą strzałek zaznacz folder i wybierz OK. Przesuń zaznaczenie na zmień nazwę i potwierdź wybór przyciskiem OK. Ustaw nową nazwę za pomocą klawiatury wyświetlanej na ekranie. W celu zatwierdzenia nowej nazwy, wybierz zielony przycisk na pilocie lub za pomocą strzałek zaznacz na klawiaturze Akceptuj i potwierdź przyciskiem OK. Jeśli chcesz dodać wybrany program do nowego folderu, wybierz na pilocie niebieski przycisk lub przycisk oznaczony filmowym klapsem. Zaznacz program i wybierz przycisk OK. Za pomocą strzałek przesuń zaznaczenie na liście na przenieś i potwierdź przyciskiem OK. Na ekranie pojawi się opcja Stwórz nowy, a także lista już utworzonych folderów, z wyłączeniem tych, które zawierają nagrania seryjne. Przesuwając się strzałkami, wybierz odpowiedni folder i potwierdź wybór przyciskiem OK. W celu przeniesienia wielu nagrań jednocześnie, wybierz niebieski przycisk na pilocie, zaznacz program i potwierdź OK. Za pomocą strzałek zaznacz na liście Przenieś wiele. I zatwierdź wybór przyciskiem OK. Zaznaczaj kolejno kanały przeznaczone do przeniesienia, zatwierdzając wybór czerwonym przyciskiem na pilocie. Po wybraniu kanałów wybierz OK. Wyświetli się stwórz nowy i lista już utworzonych folderów. Posługując się strzałkami, wybierz odpowiedni folder i potwierdź wybór przyciskiem OK.